Dobry wieczór właśnie. Chciałem wam powiedzieć coś. Zapraszam jutro o 17 na lajta, bo dzisiaj miałem robić, ale ogółem dzisiaj po prostu było tyle pracy, że po prostu musieliśmy pojeździć pewne miejsca i ogółem wynajęliśmy mieszkanie, dwa pokoje. Gdzie będę mieszkał, a nie będę mieszkał tam, gdzie mieszkałem kiedyś na szkolnej. No i właśnie chcę wam powiedzieć to. Ogólnie może coś się inaczej. Bo byłem. Chciałem rozmawiać dużo. Musiałem dużo załatwiać też. Pewna osoba mi pomagała i pomaga. I po prostu chcę. No trochę kosztowało to. I po prostu chcemy to jakoś powoli ogarnąć. I po prostu sobie normalnie, spokojnie, normalnie żyć na tym świecie, jak to się mówi. No zbliżają się święta, temu właśnie postanowiłem też w jakiś sposób przeznaczyć te co zarabiam, te pieniążki wspaniałe, i jeszcze pewna osoba też ma w tym udział, i po prostu będziemy się starali, żebyście byli, ale może chcę też ogłosić, jak macie po prostu, mogę powiedzieć, że po prostu jest, ktoś może będzie chciał bus do wynajęcia, żeby coś przewieźć, coś podjechać, gdzieś przewieźć w to i z powrotem, jak to się mówi, to po prostu zapraszam na mój kanał, znacie mnie, to po prostu coś może się tym, też po prostu zmieniliśmy całe te, też tych sympatycznie ludzi pozdrawiam, i po prostu dzisiaj to trzeci film nagrywam, bo po prostu nagrywałem, ale chciałem w jakiś sposób odpocząć też, i po prostu pomyślałem sobie taki wieczorny film nagrać dla was, żebyście wiedzieli, że po prostu trzeba coś sądzić, nie sądzić, tylko coś do czegoś dążyć, żeby po prostu coś było dobrze, a nie źle. I na ten temat to właśnie chciałem wam powiedzieć. Właśnie. Trzeba robić krok do przodu, a nie do tyłu, jak to się mówi, i serdecznie będziecie mieli jakąś ochotę, będziecie potrzebowali samochód, busa, żeby coś przewieźć, zawieźć, czy coś takiego, to po prostu proszę się do mnie zgłaszać, albo do mojego przyjaciela, znajomego, który bardzo długo lat znam, i po prostu zaczynamy coś robić w tym kroku. I na ten temat miłego wieczoru sympatycznego wam życzę ja. No właśnie, widzicie, jest bardzo dużo problemów, bo dużo ludzi. A to, właśnie też słyszałem, że Jacek też, pozdrawiam go, że ja dzwoniłem do Krzyśka, ja przepraszam bardzo, do Krzyśka numeru nie mam, ja tam nie podchodziłem, i proszę jego nie słuchać, bo to są bzdety. Właśnie. No na razie, trzymajcie się i zastanówcie się, czy coś będziecie chcieli dążyć do dobrego, a nie do złego. Na razie.